Dzień dobry, cześć. Podczas ostatniego live'a powiedziałam Wam, że właśnie przygotowuję odcinek o etymologii słowa kobieta. Proszę bardzo, oto i on. Zapraszam. O kobiecie na swoim kanale mówiłam już w 2016 roku i to brzmiało tak. Kiedyś kobieta oznaczała osobę pracującą w gnoju, przy chlewie. Potem kobieta była określeniem obelżywym, a dopiero z czasem wyparła niewiastę i stała się określeniem w pełni neutralnym. Dzięki temu kobieta uległa nobilitacji. No nie za dużo o tej kobiecie powiedziałam i czułam sama niedosyt, tym bardziej, że kilka miesięcy po opublikowaniu tego mojego filmu pojawił się na stronie PWN-u wpis autorstwa profesora Marka Łazińskiego, w którym profesor temat etymologii kobiety rozwinął. Więc uznałam, że ja w tym materiale wypunktuję najważniejsze moim zdaniem rzeczy, które pojawiły się w tym tekście, a link do całości zostaje Wam w opisie pod filmem. Jeszcze jedna drobna dygresja. W tym filmie z 2016 roku powiedziałam, że kobieta uległa nobilitacji. Ktoś w komentarzach słusznie zauważył, że ulec można czemuś złemu, ulec wypadkowi, ulec pokusie, a ulec nobilitacji, no trochę tutaj coś zgrzyta. No i rzeczywiście, to połączenie ulec nobilitacji jest trochę nielogiczne, ale z drugiej strony, czym to zastąpić? Kobietę nobilitowano, okej, możemy tak powiedzieć, ale z tego może wynikać, że nagle kobietę nobilitowano, a to jednak raczej był proces. Jeśli macie swoje pomysły, oczywiście piszcie o tym w komentarzach. Ja w przyszłości będę uważać na to połączenie uległa poprawie, uległa nobilitacji, chociaż wydaje mi się, że w takiej normie użytkowej to połączenie bardzo nie razi. Tak myślę. Dobra, wracamy do kobiety. W tym starym filmie powiedziałam, że kobieta pochodzi od kobu, czyli chlewu. Taką informację znajdziemy w słowniku etymologicznym języka polskiego Aleksandra Bricknera. Dokładnie Brickner napisał tak. Kobieta albo od koby, kobyły, albo od kobu, chlewu, bo chów świń należał do obowiązków gospodyni. Na wybór niezwykłego przyrostka ieta wpłynęły nazwy Biety, Elżbiety, Grety, Markiety. Po czym dodał, że wywód od kobu jest najprawdopodobniejszy. Brickner zaznaczał też, że dawniej, czyli w XVI wieku, kobieta była określeniem obelżywym. W słowniku etymologicznym języka polskiego Wiesława Borysia przeczytamy, że kobieta od XVI wieku to było określenie pogardliwe lub lekceważące, używane w stosunku do osoby płci żeńskiej, też do osoby prowadzącej rozwiązły tryb życia. To teraz przejdźmy do tekstu profesora Marka Łazińskiego. Profesor przytacza przeróżne pomysły dotyczące tego, skąd w polszczyźnie wzięła się kobieta. Na przykład badacze, tacy jak Franciszek Sławski, a za nim Krystyna Długosz-Kurczabowa, proponowali etymologię rodzimą, z której wynikało, że kobieta pochodzi od prasłoweńskiego słowa kop, oznaczającego wróżbę z lotu ptaków, oraz weta, czyli wróżka. Ci badacze dopuszczali też, że kobieta mogła przywędrować do polszczyzny z innych języków. Na przykład mogła pochodzić od starowysokoniemieckiego gambetta, czyli nałożnica, od fińskiego kabe lub estońskiego kawe, czyli kobieta. Profesor Łaziński dodał, że wróżby były domeną ludu, dlatego słowo kobieta nie mogło odnosić się do stanu szlacheckiego. I być może na tej zasadzie kobieta była określeniem deprecjonującym, obelżywym. Czyli nie chodziło o to, że kobieta to była kobyła albo nierządnica, tylko o to, że wśród osób szlacheckiego pochodzenia określanie kogoś słowem kobieta było obniżeniem stanowej hierarchii. Zdaniem profesora Łazińskiego właśnie na tym tle należy interpretować fragment satyry Marcina Bielskiego Sejm niewieści z 1586 roku, w której szlachcianka Kataryna mówi tak. Chocia oni nas zowią białogłowy, przątki, ku większemu zelżeniu kobietami zową. Każdy dzień by chciał pojąć żonę sobie nową. Beata na to odpowiada. Mogą ci oni przezywać żony kobietami, aleć też nie do końca mają rozum sami. Najdzie większą stateczność przy naszych kobietach, niżli przy paniech radnych, co chodzą w koletach. Paniech radnych, czyli dawniej panach radnych. Ważne jest jeszcze to, że według profesora nasze kobiety w ustach szlachcianki to po prostu nasze służące,
chłopki. Jest jeszcze jedna hipoteza dotycząca pochodzenia kobiety. Wspomniał o niej profesor Miodek w słowniku Ojczyzny Polszczyzny. Mnie z kolei dał o niej znać Mateusz Adamczyk, za co bardzo serdecznie mu dziękuję. Chodzi o to, że być może kobietę należy łączyć ze słowem konbita, pochodzącym z dialektu toskańsko-włoskiego. W tym dialekcie to słowo jest zbitką dwóch łacińskich wyrazów concupire i cubito i dosłownie oznacza osobę budzącą pragnienie pieszczotliwego przylegania, czyli po prostu przytulania. Moim zdaniem jest to hipoteza najpiękniejsza, najsłodsza, najbardziej urocza. Profesor Miodek zwraca też uwagę na to, że kobieta w języku polskim pojawiła się w XVI wieku, a właśnie wtedy dzięki królowej Bonie do polszczyzny przywędrowało bardzo dużo słów z języka włoskiego. Także ta hipoteza wcale nie jest taka z kosmosu. Niektóre źródła, niektórzy ludzie twierdzą, że tych teorii, tych pomysłów dotyczących tego, skąd w języku polskim wzięła się kobieta, jest ponad 20. Myślę, że my już nigdy nie poznamy prawdziwej historii tego słowa i zawsze w słownikach etymologicznych przy kobiecie będzie informacja etymologia niepewna. Ale sami widzicie, jak ciekawe są te hipotezy. Myślę więc, że po prostu warto je znać. A teraz przejdźmy do tego, jak to się stało, że kobieta zaczęła być słowem, określeniem neutralnym. Na stronie Narodowego Centrum Kultury przeczytamy, że to słowo na nowo odkrył biskup Adam Naruszewicz, jeden z najwybitniejszych pisarzy oświeceniowych. Mogło być po prostu tak, że biskup nie do końca wiedział, co to słowo znaczy, ale uznał, że je wskrzesi. No i to się udało, bo potem kobieta pojawiła się w Myszejdzie Ignacego Krasickiego, tylko zaznaczam, że w tym poemacie kobieta była przedstawiona w dość przykrym świetle, bo jako osoba zdradna, podła, okrutna po prostu. Potem zaś kobieta pojawiła się w tekstach naszych wspaniałych wieszczów. U Mickiewicza mamy Żale Gustawa, który krzyczy: kobieto puchumarny, ty wietrzna istoto, postaci twojej zazdroszczą anieli, a duszę masz gorszą, gorszą niżeli... Ach. Wiem, że cały kontekst nie stawia kobiety w pozytywnym świetle, ale samo słowo kobieta jest użyte neutralnie. Tak samo u Norwida. Kobieta pojawia się jako słowo neutralne, choć sam fragment listu podnosi ciśnienie, bo brzmi tak. Manifest ten jest przeto jak najzupełniej niedorzeczny, że już emancypację kobiety nawet mijam, która formalnie pojęta i jak prawo jest doskonałym głupstwem. No i dopiero w panu Tadeuszu Telimena dumnie mówi: dość już tego, przerwała. Nie jestem planetą, z łaski Bożej dość, hrabio, ja jestem kobietą. Czyli tutaj mamy taką wyraźną, niepodważalną nobilitację słowa kobieta, które brzmi dumnie. I tym pięknym akcentem kończę ten odcinek. Napiszcie koniecznie, która hipoteza podobała Wam się najbardziej, a może znacie inne. Jeśli tak, napiszcie o nich w komentarzach. A nam, drogie kobiety, życzę tego, żebyśmy były szczęśliwe, żebyśmy były wyrozumiałe dla siebie, dobre dla siebie, żebyśmy były silne, wytrwałe, sprawcze, a czasem sobie popłakały, jeżeli poczujemy taką potrzebę. I tego życzę wszystkim kobietom, a nie kobietom. Ale to jest chyba jasne, prawda? Moi drodzy, teraz suchar. Oczywiście szukałam suchara o kobiecie, ale wszystkie te żarty są obrzydliwe, świńskie, szowinistyczne, seksistowskie, a jeżeli jakieś jest w porządku, to już o nim wspomniałam we wcześniejszych odcinkach. Także suchar będzie o poetach, też pasuje, bo przed chwilą o wieszczach mówiłam. Znalazłam go na Twitterze, na profilu Mateusza Araszkiewicza. Dobra, leci tak. Jak nazywa się finał wyścigu poetów? Metafora. Big.